August Fildorf Nil miał być zapomniany. Tak chcieli komuniści. Dzisiaj radni Platformy Obywatelskiej usuwają jego nazwisko z nazwy ulicy. Pana komentarz? Nie wiem, jeśli to była wola mieszkańców miejscowości, to wydaje się, że radni powinni ją uwzględnić i wysłuchać. Czyli gdyby chcieli ulicę Nowotki, Karola Świerczewskiego, Rokosowskiego, też należałoby uszanować, tak? Pan, każdy ma swoich bohaterów. Mi się nazwa Jedności Robotniczej bardzo dobrze kojarzy. Nie wiem, jak pan redaktor... I dwóm osobom z publiczności też, jak widzę. No, szybko pan liczy. Mi się kojarzy Jedność Robotnicza na przykład z faktem, że muszę teraz do pracy jeździć tylko 8 godzin, a nie 12 dziennie, że mam płatny urlop, że mam opiekę medyczną w ramach ubezpieczeń społecznych. To jest owoc Jedności Robotniczej. I nie przeszkadza panu to, że wykreślono nazwisko wielkiego polskiego bohatera, tak? Tego nie powiedziałem. No to chciałbym, żeby pan również to skomentował. Oczywiście. Ja myślę, że pamięć o generale Nilu nie zależy w Polsce od tego, czy w jakiejś małej polskiej miejscowości jakaś ulica nazywa się jego nazwiskiem, czy nie. My wszyscy pamiętamy tę historię. Również w czasach, kiedy to było bardzo trudne. Tylko tu nie chodzi o nadawanie nazwy ulicy, tylko o usuwanie nazwy ulicy. Nie. Tu nie chodzi o usuwanie, chodzi o przywrócenie starej nazwy ulicy. Ja myślę, że... Czyli usuwanie nazwy generała Fildorfa Nila. Czyli nie usuwanie, tylko przywracanie starej nazwy ulicy w miejscowości, natomiast generał Nil mógłby mieć jakąkolwiek inną ulicę tam czy gdzie indziej. Jeszcze raz powtarzam, że pamięć o generale nie zależy od tego, czy w jakiejś małej polskiej miejscowości jest ulica z jego nazwiskiem, czy nie. Przed chwilą słyszeliśmy, że jeśli jest taka wola mieszkańców, to należy tak ulicę nazywać. No to jeszcze raz powrócę. No w Gdyni było wzgórze Nowotki, były ulice Rokosowskiego, były ulice Świerczewskiego i też pewnie znalazłyby się osoby, które by chciały przywrócenia. Się, że po 89 roku w ogóle do tego nie będziemy wracać, że to te czasy bezpowrotnie minęły. Przepraszam, to bardzo są, proszę o ciszę. Jeśli wam się nie podoba, to opuścicie studio. Przepraszam, to są nazwy ulic z poprzedniego ustroju. W Polsce w roku 89 i w kolejnych latach coś się wydarzyło i wydawało się, że wydarzyło się bezpowrotnie. Ja wrócę do tego wątku, który poruszyła pani redaktor. Co takiego stało się rzeczywiście z tą formacją polityczną, jaką jest Platforma? Bo przecież przypomnijmy sobie, że jeszcze w 2010 i 2011 roku, kiedy powstała ta inicjatywa ustanowienia Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, i powstała ustawa, zainicjował ją świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, a później przegłosował Sejm i podpisał Bronisław Komorowski. Ta ustawa, za tą ustawą opowiedziało się, jeżeli dobrze pamiętam, 420 posłów. Wszystkie kluby parlamentarne. A więc wydawało się, że nie ma w tej sprawie wątpliwości. I skoro rzeczywiście już w tym nowym ustroju ta ulica uzyskała taką nazwę, przecież także na skutek aprobaty mieszkańców, bo nie sądzę, żeby ówcześni radni, którzy tę nazwę nadawali, działali wbrew woli mieszkańców, to teraz odwracanie tego koła historii i to w taki sposób i przez radnych partii Platformy, która jeszcze parę lat temu pilnowała tych pryncypiów, zanim się opowiadała, jest no w sposób szczególny bulwersujący. No, prokurator Stalinowska, Helena Wolińska, stalinowski prokurator, Stefan Michnik zapewne triumfują. No, jedna osoba już za grobu, druga jeszcze nie.